ale tak bardziej to maluję ten swój ukochany grabówek. Natomiast tak jak mówię, że nie jestem żeglarzem, ale no trudno przejść obojętnie obok czegoś takiego jak żaglówki na wietrze. Tak jak to powiedziałem, że odkryć te swoje żagle. To znaczy ja... Ale żeglujesz na obrazach? Żegluję na obrazach, tak. Oczywiście przeżywam sztormy, tam jest biały szkwał, przeżyłem na tym obrazie, tak. Coś się dzieje. Natomiast ja myślę, że tak jak obserwuję i że należy znaleźć swoje żaglówki, ponieważ no te, które namalował Monet, są tak piękne i nie należy już tego powielać. Natomiast każdy powinien odkryć swoje żaglówki, znaleźć w nich jakąś swoją prawdę i w jakiś sposób, jeżeli to nie jest prawda oczywista, tak jak ja zawsze mówię, to nadać jej jakąś, próbować chociaż nadać jej jakąś nieśmiertelność. Natomiast jeżeli chodzi o inną, o marynistykę, to właśnie jak mówię, ten grabówek i myślę, że może tutaj w przyszłym roku uda mi się zrobić wystawę pod tytułem Wspomnij Grabówek, gdzie będą miejsca, autentyczne miejsca z grabówka, domy, których już nie ma, które są tylko w mojej pamięci. Teraz ja wolę ten grabówek też kolorowo, on jest inny niż w rzeczywistości, bo ja może maluję tak, jakby ten grabówek chciałbym, żeby wyglądał. Zresztą ja bardzo dużo wierszy napisałem na temat grabówka i napisałem piosenki i opowiadania. I ja myślę, że w tym grabówku już tak się ostanę. Znakomitym bardem, ale Jurek jeszcze okazało się, że coś więcej potrafi. Rzeczywiście siedział, wysiadywał u mnie, prawie jak, no już nie będę mówił, w pracowni, ja mówię, siedzisz, weź i rób coś. Ja w końcu tam coś tam też mam do zrobienia, siedzisz, gadamy, masz papier i maluj i rób. I ja to tak powiedziałem z przekąsem troszeczkę może w tym momencie, może trochę złośliwie, ale okazało się, że to wypaliło jednak, bo zaczął, wziął, zrobił. Mam ten szkic do dzisiaj, wisi na takim kawałku kolorowego papieru, jest świetny. Jak ja to zacząłem, weź i maluj i odczep się. Faktycznie. Ale jesteś tak blisko, że chyba się nie odczepię. Proszę Państwa, i rzeczywiście coś się dziwnego stało, dlatego że to jest na tle malarstwa, mówi się o malarzach, którzy robią to z pasją i tylko od czasu do czasu, tak zwani malarze niedzielni, gdzie mają swoje zawody, mają swoją pracę, ale uciekają w ten swój świat sztuki w niedzielę i w sobotę, poza tym mając inną profesję, inne zawody, gdzie nie kończą akademii. Okazuje się, że wcale nie trzeba kończyć. Czasami akademia psuje, a nie naprawia. Natomiast tutaj Jurek, jemu to sobota i niedziela nie wystarczyła, bo zaczął malować cały tydzień, jak się okazuje. Malować całym sobą nawet. Jak ja go przychodziłem, oglądałem, to kuchnia była wymalowana, on był cały wymalowany, a obrazek był taki, ale był fajny, dobry. I o czymś to świadczy, że on zaczął malować całym sobą. Potrzebował przestrzeni, znalazł ją, dostał, ma pracownię. I proszę Państwa, i te malarstwo, ono ma coś dziwnego w sobie, bo kto ogląda, a było parę osób, którzy w ogóle go nie znają, przyjechali spoza Polski, też zajmujący się sztuką. I ja może na to nie zwróciłem uwagi, bo jestem tutaj na co dzień. A on mi, słuchaj, w tym malarstwie jest coś dziwnego, ono emanuje ciepłem, ma jakąś taką przeciwną energię pozytywną, energię dobrą, już abstrahując, co się chce mieć.